Ja to rozumiałem, rozumiem i rozumieć zawsze będę, że z jednej strony papież, Kościół był zdecydowanym przeciwnikiem tamtego systemu. Uważał, że on musi ulec zmianie, ale że to będzie zmiana, która będzie następowała krok po kroku. Że to będzie proces ewolucyjny. Że proces, który nie stworzy niebezpieczeństw dla Polski, dla naszej substancji narodowej. Zresztą, jeśli się trochę cofnę do wcześniejszego okresu, Kościół, prymas Wyszyński, później prymas Glemp, bardzo gorąco z jednej strony zachęcali władzy do szukania porozumienia z Solidarnością, uwzględniania jej różnego rodzaju postulatów, ale z drugiej strony bardzo stanowczo przestrzegali i ostrzegali Solidarność przed radykalizmem, przed krokami niepokojącymi, niebezpiecznymi w realiach tamtego czasu.